Omówimy teraz przykład, w jaki sposób zablokować dostęp do podsumowania dla przykładu listy faktur dla pracowników. Mamy tutaj przykład 3 faktury z jakimiś kwotami, podsumowanie dla kwot netto VAT brutto. Ponieważ nie możemy zablokować pokazywania wiersza sum, ani też nie możemy wyłączyć poszczególnych pól w wierszu sum, musimy to zrobić troszeczkę na okrętkę. Robi się to poprzez personalizację aktywnego okna w górnym prawym rogu lub poprzez wybór Shift F9. W momencie, kiedy włączy się nam okno personalizacji, mamy tutaj taką informację, rozciągniemy to sobie troszeczkę bardziej. Mamy tutaj informację o tym, jaki operator ma dostęp do jakich kolumn. Personalizacja jest dostępna tylko i wyłącznie dla operatorów w statusie administrator. Dlatego możemy takie kolumny wyłączyć. Okay. Nawet dla ułatwienia możemy sobie to zrobić w ten sposób. Następnie rozwinąć tak. I dzięki temu dużo szybciej powyłączać pozostałym operatorom dostęp do kolumny, do poszczególnych kolumn. OK. Tak, i tu widzimy, tak, admin już nie widzi, AO nie widzi, DL nie widzi. Dobrze, teraz następny operator nie widzi, następny operator nie widzi. I następny nie widzi, następny nie widzi. Tak i tak. No i oczywiście teraz kolejna kolumna, bo wiadomo, że nie tylko kolumna netto może być sumowana, ale także na przykład brutto. I tutaj analogicznie to samo. Wyłączamy widoczność, wyłączamy dostępność tej kolumny, co powoduje, że wyłącza się także automatycznie widoczność. OK. Dobra, no i został nam jeszcze kwota VAT. VAT i VAT w walucie, VAT i VAT w walucie, VAT i VAT w walucie. I po kolei dla każdego operatora wyłączamy te kolumny, co powoduje, że już po zapisaniu OK. OK, że już po zapisaniu tego widoku powinny nam zniknąć te kolumny, więc operatorzy, akurat w tym wypadku zaznaczyłem, że dla wszystkich, w tym wypadku operatorzy nie będą mieli możliwości już sprawdzić podsumowania z listy faktur. Oczywiście, jeżeli wejdą do danej faktury, no to tam nadal będą widzieli, no ale to już raczej logiczne, że tutaj muszą to widzieć. Kolejna sprawa, jak zabezpieczyć to przed wyciekiem danych. No, mamy tutaj jeszcze możliwość zrobienia wydruku, tak? Mamy tutaj różne wydruki. Najprostszym przykładowym wydrukiem jest lista faktur, na przykład według podmiotu. Jeżeli zaznaczymy sobie faktury, to musimy sprawdzić teraz, które wydruki pokazują nam podsumowanie tych faktur. Mamy przykład pierwszego wydruku, czyli lista faktur sprzedaży, gdzie widzimy netto podsumowanie, brutto podsumowanie. Takie wydruki musimy samodzielnie wychwycić, następnie zablokować, czyli w konfiguracji wydruków wybieramy sobie na przykład, że lista faktur ma być zablokowana. Wchodząc w konkretny folder z wydrukami, w polu warunek wpisujemy warunek, który jest niemożliwy do spełnienia, czyli 1 równa się 2. W tym momencie system nam to blokuje. Tak samo na przykład raporty RKZ. A możemy sobie zablokować jeszcze inne wydruki, jeszcze jakieś inne wydruki, okay. Jeszcze jakieś inne wydruki, okay.
dokumenty zaznaczone, no to raczej można zostawić, bo czasami łatwiej wydrukować z listy dokumentów faktury. Specyfikacje załadunku akurat nie posiada żadnych wartości kwotowych, więc też nie ma problemu. Kolejny wydruk do zablokowania, lista faktur w Genrab. Wydruki seryjne zostawiamy, oczywiście wydruki seryjne zostawiamy. Tutaj sobie to znowu coś tam jeszcze innego blokujemy. Blokujemy. OK, powinno być OK. Proszę bardzo, teraz po rozwinięciu widzimy już dużo mniej tych wydruków. Przede wszystkim ukryliśmy te wydruki, które mogłyby pokazać wartość z listy faktur. Oczywiście, żeby nasi pracownicy nie mogli sobie tych warunków zmienić, czyli żeby nie mogli wejść tutaj i zmienić tego warunku z powrotem na pusty, należy zablokować możliwość wejścia do konfiguracji wydruków. By to zrobić, musimy wejść sobie użytkowe, operatorzy, wejść konkretnego operatora. No, w tym wypadku wejdę w swojego operatora. I na blokadę dostępu wpisujemy konfiguracja wydruków. No i widzimy tutaj blokada dostępu do konfiguracji wydruków. Okay, co się stanie, jak teraz mój operator, który ma blokadę dostępu do konfiguracji wydruków, spróbuje do niej wejść? Odznaczymy moduły. Okay. Wchodzimy na listę faktur. No i próbujemy wejść w konfigurację wydruków. Jak widać, nie udało się. Ostatni element, który pozwala nam jeszcze na jakiekolwiek działanie, no to jeżeli już mamy takiego typowego grzebacza, to może on wejść w generator raportów. Jeżeli wejdzie w generator raportów, ma tutaj dostęp do wydruków, które są stworzone w generatorze raportów. Pomimo tego, że są one ukryte, ma on do nich dostęp od strony generatora raportów, który jest zbudowany i do którego trzeba jakby osobno zablokować także dostęp, tak? OK, tu nam się uruchomił generator raportów. Generator raportów się jeszcze uruchamia. Coś złapał. Jak widać, my mamy netto, brutto, VAT, mamy zaległość, mamy status i tak dalej. Więc żeby teraz to zablokować, czyli zablokować takiemu naszemu pacjentowi wejście do generatora raportów, najprostsze rozwiązanie. Wchodzimy w narzędzia blokady dostępu, następnie ponownie wracamy na listę faktur sprzedaży i uruchamiamy generator raportów. I teraz proszę zobaczyć, tutaj pojawiła się nam procedura. Lista do uproszczonej edycji wydruków Genrab. Zakładamy blokadę na delikwenta. OK. Wychodzimy, przelogowujemy się w programie, zobaczymy, co się stanie. Sekunda, nie wyłączyłem modułów. Dobra. Znowu przechodzimy na listę faktur. Tym razem próbujemy się dobrać do danych gdzieś pośrednio. No oczywiście już nie mamy tutaj dostępnych tych kolumn. Nie mamy możliwości wybrania tutaj jakiejś kolumny, która by nam dała tą informację naszą. Możemy eksportować do pliku Excelowego, natomiast nie mamy nadal wartości, czyli nadal nie będziemy znali podsumowania. Nie możemy zrobić wydruku. Spróbujmy wejść przez generator wydruków. Nie masz uprawnień, zostałeś zablokowany przez administratora. W tym momencie wyeliminowaliśmy sobie dostęp do listy, do wartości, do sumy podsumowania z listy faktur. Dopiero w tej chwili udało się nam to zrobić. Mówimy tutaj tylko i wyłącznie o liście faktur.